Dzień dobry kochani, witam Was we vlogmasie numer 2. Mamy dzisiaj 1 grudnia i nie zepsuło mi się ogrzewanie, jestem poubierana w czapce w mieszkaniu z tego względu, że wychodzę teraz na taras i będę robić porządki, przygotowywać się na zimę. Może uda mi się jeszcze umyć moje okna, a w zasadzie ścianę z okien, bo mam całą ścianę przeszkloną, więc trochę by mi to zajęło, ale chciałabym dzisiaj zrobić takie prace, ponieważ jest słoneczko, jest dosyć ładna pogoda, oczywiście jest bardzo zimno, więc się poubieram, no i zaczynam pracę i tak zaczynam dzień. To znaczy jest już później, bo rano wstałam, z Mateuszem i z Kasią zjedliśmy śniadanie, oni pojechali na targi, ja jeszcze kończyłam montowanie vlogmasa i mam teraz jakieś problemy, jeszcze się dodaje, żebyście mogli go zobaczyć, jakoś strasznie długo się ładuje na YouTube, nie wiem o co chodzi, ale miejmy nadzieję, że ostatecznie wszystko się wgra. No, to ja zabieram się do pracy, teraz Wam jeszcze pokażę, o co chodzi z tym moim tarasem. Mateusz się rano ze mną wykłócał, że mam na niego poczekać, że mi pomoże złożyć tą podłogę, ale to naprawdę nie jest takie trudne. Głównie chodzi o to, że trzeba przetransportować podłogę do tak jakby piwnicy, do komórki lokatorskiej. Ale wykombinowałam sobie, że podłogę będę sobie układać na mój stolik z palet, który jest na kółkach i sobie wjadę po prostu do windy i wszystko przetransportuję. Przy okazji już załaduję na palety moją choinkę i być może już znajdzie swoje miejsce w moim mieszkaniu. Dobra, zabieram się do pracy. Tak, przed wyjściem na taras stwierdziłam, że pokażę Wam mój outfit, bo pewnie będziecie zainteresowani, jak wyglądam. Bardzo stylowo. Czapa, nie look. Pierwsza lepsza z brzegu. Kurtka Mix Cosmetics. Sweterek, golfik, nie wiem, chyba second hand. Dresy oczywiście, spodnie przywrócone lekko podkładem, dosyć ciepłe, chyba totalny no name. I buty oczywiście jakieś niepasujące, do tego skarpetki grube, żeby było ok. No to idę pracować. Tutaj już poukładałam podłogę, tak to mniej więcej wygląda, piramidka, udało się w miarę szybko to ogarnąć. No i jeszcze pomyję tylko tutaj ten taras, bo wiadomo pod tą podłogą się nabrudziło, a potem zabieram się za moje wielkie okna. No okej, teraz muszę jakoś przetransportować to na dół, przedostać się tutaj przez cały korytarz i zjechać do piwnicy. Dobra, to do dzieła. No dobra, podłoga jest wyładowana. Teraz muszę na ten stolik załadować to i kompletnie nie wiem, jak to zrobię, bo ta choinka jest ogromna. Jest mnóstwo kartonów i to też chyba jeszcze nie wszystkie. No ale działam i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może dzisiaj uda mi się już coś udekorować świątecznie. Dobra, to się nie może udać, ale spróbuję. Jak to dowiozę do góry, to dzisiaj po prostu świętuję. O, Karolina to lubi sobie utrudniać życie, wiecie? Dobra, jedziemy. No to jedziemy windą. Nie wierzę w to, co ja robię po prostu dzisiaj. Po prostu nie wierzę. Chwilę odpoczywam ze Stefanią, bo z tyłu tam Antonio sobie sprząta. Okna umyte. Trzeba odpocząć, nie wstawka. A potem znowu sprzątamy dalej, co mruczyszu? Co to najwięcej sprzątasz? Najbardziej zmęczony kot na świecie. Myślę, że to jest idealny czas na kalendarze. Otwieramy, teraz może zaczniemy od Yves Rocher numer 2. I do góry. Tak, i wysuwamy, co tutaj mamy. Co tutaj mamy? Jest pomadka ochronna z masłem karité. Pełnowymiarowy produkt. Mega. Odkładamy dwójeczkę. Dwójka. A tu jest, teraz zauważyłam, że wszystko jest po kolei. Zobaczcie, więc nie będzie problemu z szukaniem. Jak myślałam, że to będzie wczoraj. dwójeczka. Nie. Ładnie, proszę się tu otworzyć. Mamy dwójeczkę i mamy pomadkę. Pomadkę Soft Matte Metallic w takim bardzo neutralnym odcieniu. Dobra, potrzebuję drugiej ręki. Wiecie co, ja myślę, że ja to sobie ściągnę. Te dekoracje, bo one mi cały czas wypadają. Więc ściągam. Dobra, tą górę może zostawię. No i szukam dwójki, tutaj jest dwójeczka. O, wow, świeczucha. Pięknie pachnie. Cudowny zapach. I chyba sobie zaraz nawet ją zapalę. Ale jeszcze został kalendarz The Body Shop. Co my tutaj mamy? Numer 2. No nie widzę. Gdzie jest dwójeczka? Tu! Okej. No, wychodź. Aj, spadło. Dobra, sorry, pomadka. Tak, mamy dwójeczkę. Mam medytować w naturze. To przymarznę. Tyłek mi przymarznie do ziemi. No dobra, ale postaram się jakoś tam w moim busy całym tygodniu. Wszystko u mnie jest busy, niestety, bo bardzo lubię swoją pracę. Ale zobaczmy, co jest, co tutaj mamy w środku. W środeczku mamy peeling do ciała. O ja, mega się cieszę. I mega się cieszę na taką pojemność, bo mogę sobie zabierać w podróż. Ale ekstra. Kocham peelingi do ciała, zresztą jak wiecie. Zapach też jest niesamowity. Taki bardzo ziołowy, bardzo intensywny. Świetne, naprawdę. 2 grudnia też świetne łowy. A zaraz zapalę sobie świeczuchę, bo zrobiłam sobie porządki, więc miło będzie czuć ładny zapach w mieszkaniu. Stefania, czy ty szukasz swojego kalendarza? Tutaj jest. Tu. To jest twój kalendarz. Otwieramy? No pewnie, że tak. Już się nawet od niego tulisz. Okej. No to otwieramy twój kalendarz. Chodź, Stefka. Chodź. Musisz poszukać dwójki. Szukaj. Tu jest dwójka. Tu jest, widzisz? Taki grzeczny kotek. Dzisiaj mamy... Takie mamy. Tuna mamy. Tuna. Czekaj, ci otworzę. Stefa już mruczy. No masz, ojeju. Dajcie głośniej. Ależ ty mruczysz. No i zjadłaś znowu. No i znowu na jutro trzeba czekać. Takie rzeczy. Zadowolona jesteś z kalendarza? Oczywiście, że tak. No tak. Okej. Czas rozwinąć choinkę i Stefa mi pomaga rozwijać choinkę. Dziękuję, Stefka. Jak zawsze jesteś pomocna. Aczkolwiek to nie jest takie łatwe. Damy radę. Udało się rozłożyć choinkę. Hello. Teraz zabieram się za te pudła. Może jeszcze jakieś dekoracje sobie wyciągnę i to jakoś ogarnę. Nie mam za dużo czasu, bo niedługo przyjedzie Kasia z Mateuszem. Będą po targach, więc pewnie pójdziemy gdzieś na miasto. A jeszcze chciałabym tutaj ogarnąć, skoro już się za to wszystko zabrałam. Teraz czas zmienić jesienne dekoracje na zimowe, świąteczne, więc pokażę Wam już efekt końcowy. Tadam! Koniec. skończyłam. Wszystkie te dodatki, te oszronione łodygi, gałązki i szyszunie kupiłam w Nanu-Nana. To drewniane też jest Nanu-Nana, a świeczki IKEA prosta, więc gdzieś tam te szyszki kupiłam na promocji chyba już w zeszłym roku za 4,90, coś takiego. Te gałązki były chyba trochę droższe, ale tak to się prezentuje. No i teraz położę to na środek stołu w jadalni, który jest blisko choinki, więc myślę, że będzie to bardzo ładnie wyglądać. Dodałam jeszcze światełka, taki bardzo mały, też kupiłam je w Pepco. Zaraz zgaszę światło może i Wam pokażę, będzie lepiej widać. A, takie małe świetliki. A tu obok jest choineczka. No i wyciągnęłam moje miasteczko. Znacie już je z poprzednich vlogmasów. Co roku sobie jakieś dokupowałam domki. Domki LEDowe. Znajdziecie je wszędzie. Ja niektóre kupiłam na Allegro, niektóre w promocji na Westwing. Więc tak, chyba z tych dwóch stron ja je kupiłam, ale wiem, że teraz są już coraz bardziej popularne, więc jest ich więcej. W środku są lampki, które się zapala i tak to ładnie wygląda. Te choineczki dorwałam gdzieś na jakimś bazarku po prostu przy drodze, więc też nie z jakiegoś sklepu, ale mam nadzieję, że efekt Wam się podoba. Bardzo lubię siedzieć przy właśnie takich światełkach. Niedawno na Instastory mówiłam Wam o tym, że pierwszy raz w życiu zrezygnowałam z kalendarza z czekoladkami i postanowiłam stworzyć nowy kalendarz, taki kalendarz pomocy. Takie kalendarze adwentowe, czekoladkowe, lepsze kosztują od 20-30 zł wzwyż. Więc stwierdziłam, że jeżeli chcecie się dołączyć, przejść na dietę, zrezygnować z czekoladek, czy po prostu dołączyć do mnie i codziennie przelewać złotówkę, 2 zł, 3, ile oczywiście chcecie, ale wierzcie mi, że nawet ta złotówka dziennie, jeżeli każdy przelałby złotówkę dziennie, to zobaczcie, ile to jest pieniędzy można uzbierać. Tak samo działa przecież Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Każdy wrzuci drobną kwotę, tylko jedną jakąś monetę, a ile dzieciaków ma pomoc. Więc jeżeli chcecie do mnie dołączyć, to dzisiaj robię przelew, również za dzień wczorajszy, bo wczoraj tak późno wróciłam. Więc dzisiaj robię przelew dla Nadii, ponieważ zostało jedynie 4 dni do końca, a potrzebuje Nadia pieniędzy na terapię komórkami macierzystymi, więc oczywiście tutaj już robię przelew, wesprzyj. To naprawdę nie jest trudne, bo wystarczy, że wpiszecie tutaj kwotę. Możecie się podpisać jak chcecie, możecie wpisać słowa wsparcia i wpłacić po prostu szybkimi przelewami lub przez SMS. Można to zrobić i można to zrobić naprawdę szybko, więc zachęcam Was serdecznie. Jeżeli chcecie do mnie dołączyć, to w opisie pod spodem dodam Wam linka. No i tak będę robić po prostu codziennie. Jeżeli nie chcecie, abym ja Wam dawała jakieś cele, możecie oczywiście znaleźć jakieś swoje. Grunt to po prostu podarować odrobinę naszego serduszka komuś potrzebującemu. No to co? Przelewamy. Teraz nie pozostaje nic innego, tylko trzymać kciuki za to, aby cała kwota się szybciutko uzbierała. Tutaj spotkaliśmy znaną youtuberkę. No dalej, proszę bardzo, jesteś na widzi. Make-up artist. Chciałam serdecznie pozdrowić wszystkich Ślązaków z tego pięknego miejsca. Dziękuję bardzo, przewodniku nasz. Poszliśmy zwiedzać Warszawę. Wyszliśmy tylko z taksówki, już jest tam tak zimno, że chcemy gdzieś iść do ciepłego miejsca. Ale no, nie da się, jest za zimno, chyba na jakieś spacery. Nie wiem ile jest, chyba z -6, -7, tak jest wyczuwalne, czy więcej by było? Więcej? -20. No. Odczuwalna -20 ewentualnie. Więc jesteśmy pod Pałacem Kultury. No i zobaczymy, gdzie nas poniesie. Jakieś ciepłe miejsce. Chciałam Wam szybko pokazać, jak pięknie jest oświetlony Pałac Kultury i Nauki. To znaczy nie tam, tylko tu, jakie światełka są, a tam widzimy jakieś atrakcje, ale chyba nie damy rady, bo jest tak zimno, że ja nawet nie jestem w stanie utrzymać aparatu. O! Impreza przy okazji, ludzie tańczący z winem. To jest to. Jesteśmy w pałacu, w środku. Grzejemy się trochę i zobaczcie, jak tu jest pięknie. Idziemy do Witaja, to jest moja ulubiona restauracja póki co w Warszawie. I miejmy nadzieję, że tam będzie miejsce. Oby tam było miejsce. Z racji tego, że musimy czekać na stolik, a w restauracji jest bardzo gorąco, a na zewnątrz jest mega zimno, to postanowiliśmy zagrać bardzo dojrzałą grę, jaką jest Berek, ma go Mateusz, no i my uciekamy z Kasią. Tylko, że coś Mateusz się obija. Bardzo niekorzystny kadr. Ale muszę się z wami jakoś pożegnać i podziękować za oglądanie. Wróciliśmy z kolacji i zmęczenie nas powala po prostu, a jeszcze muszę zmontować tego vlogmasa, abyście mogli go zobaczyć, więc dziękuję wam bardzo za oglądanie. No i zobaczymy się jutro. Pa, pa!